Szklarni, totalna dżungla. To jest gorczyca, którą posiałam w tamtym roku jesienią jako nawóz zielony. Nawóz zielony to jest taka roślina, takie rośliny, które siejemy po to, żeby odkaziły glebę albo żeby ją wzbogaciły w jakieś składniki. Generalnie dla gleby bardzo dobre jest to, żeby ona nigdy nie była taka całkiem goła. Dobrze, żeby była zawsze albo wyściółkowana, albo czymś obsiana, żeby była czymś przykryta. I ta gorczyca rosła sobie przez całą jesień, przez całą zimę. Postanowiłam, że chcę, żeby też zakwitła, bo ja lubię oglądać cały cykl życia rośliny i wiedzieć, jak ona kwitnie, jak owocuje. Ale niedługo będę ją ścinała, dlatego że jest już niemalże maj. W związku z tym niedługo do tej szklani wjadą pomidory. Tutaj, jak widzicie, są też tulipany, które cebulki wsadziłam jesienią tamtego roku. Pięknie rozkwitły, miały tu o wiele jaśniej, o wiele cieplej, więc widać, że są zupełnie inne. O, wow! Zobaczcie. Jaki śmieszny. Podwójny. Te tulipany, zresztą tak jak wszystkie rośliny cebulowe, będę musiała pościnać, dlatego że cebulowe rośliny mają to do siebie, że jak już zakwitną i przekwitną, to trzeba ściąć kwiat i zostawić same liście, ponieważ te liście czerpią energię i magazynują ją w cebuli. Więc jeżeli nie zetniecie kwiatków cebulowych, to one będą marniej kwitły na kolejny rok, więc warto jest to robić. Natomiast co do mojej szklarni. Był tutaj ten nawóz zielony. Co ty masz, kleszcza? Jakieś śmieci. Był ten nawóz zielony w ramach takiego eksperymentu, który ja zrobiłam. No, to nie jest kwiatek dla pieska. No, już. Tak? Dobrze. Idź, bo wywalisz zaraz wszystko. Bajka, idź. Idź mu, parciuchu. Wracając do nawozów zielonych. To jest eksperyment, który ja postanowiłam przeprowadzić w tamtym roku jesienią, bo czytałam bardzo dużo na temat nawozów zielonych, tego jakie one są dobre dla gleby i stwierdziłam, że ta gleba, która jest w szklarni, która nie jest jakaś super, bo myśmy tą szklarnię zbudowali w takim miejscu, gdzie była sama glina, zresztą u nas też jest bardzo, jakby w wielu miejscach jest glina i skała i niezbyt dobra gleba i też w takim miejscu została zbudowana ta szklarnia. Ja na pewno w tym roku na jesieni bardzo mocno ją nawiozę jakimś kompostem, natomiast no teraz było jak było i stwierdziłam, że może taki nawóz zielony to będzie dobre rozwiązanie dla tej szklarni i ewidentnie widać, że to było super rozwiązanie, chociażby dlatego, że jest ogromna różnica pomiędzy jedną stroną, która została obsiana, a drugą stroną, która została taka goła. Ta obsiana strona w ogóle nie potrzebowała podlewania, jest bardzo fajna, taka nawilżona gleba, podczas gdy z drugiej strony to jest po prostu proch i jak weszłam tutaj na wiosnę z różnymi wysiewami, to przede wszystkim musiałam najpierw bardzo, 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 bardzo dużo podlewać. Ten nawóz zielony oczywiście zostanie ścięty, bo muszę wysprzątać szklarnię i przygotować ją na nowy sezon pomidorowy, bo przecież przede wszystkim dla pomidorów ona jest. Ale fajny był to eksperyment i myślę, że w tym roku pod koniec sezonu w wielu miejscach też wysieje taki zielony nawóz, bo jest po prostu bardzo dobry.